Witam Państwa ponownie, proszę Państwa, orkiestra już, że tak powiem, zainstalowana na naszej scenie, a ja poproszę na scenę pana senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Ryszarda Majera. Szanowni Państwo, pani wójt, panie przewodniczący, samorządowcy, wszyscy drodzy Państwo, ja z wielką radością zawsze przybywam do Dąbrowy Zielonej. Dzisiaj nie było to łatwe, bo jeszcze rano byłem w Niemczech, ale jak zadzwoniono do mnie i powiedziano, że jest taki ważny jubileusz, to mówię, no muszę być, nie ma takiej możliwości, żeby nie być. Bo 30 lat tej orkiestry to, drodzy Państwo, taki wiek już poważny. To tak jak ktoś, orkiestra ma 10, 17, 18, to mówi się młodzik, ale tu jak z panią wójt rozmawiałem przed chwileczką, to pani wójt mówi, że tu były w gminie takie jeszcze starsze tradycje orkiestry lokalnej, także trzeba poszukać też w kronikach, być może wy też jesteście taką orkiestrą, która może nawiązywać do przeszłości sprzed lat 50, 60, 100. Na razie świętujemy 30-lecie i to 30-lecie to bardzo ważne wydarzenie. To jest, drodzy Państwo, po pierwsze pasja, bo nie można prowadzić takiej orkiestry, jak się nie ma pasji. To jest, drodzy Państwo, determinacja, to jest praca, to są zarwane poranki i wieczory poświęcane temu, co mogliśmy słuchać do tej pory, a czego Państwo za chwileczkę będziecie słuchać, takiego momentu najważniejszego. Ja na Wasze ręce składam najserdeczniejsze gratulacje. Tego, że jest w Was taka wielka miłość do muzyki, to po pierwsze. Ale też, żeby takiej orkiestrze przewodzić, musi być miłość do drugiego człowieka. Ci Państwo muszą mieć cierpliwość, być ze sobą, grać, rozmawiać, poprawiać, trenować. To jest, drodzy Państwo, wielkie osiągnięcie i to jest 30-letni dorobek, a myślę, że z Waszym zapałem, z Waszą pasją będą i kolejne. Ja na Wasze ręce, ale dziękuję Wam wszystkim, dziewczętom, paniom, chłopakom, młodzieży, panom, którzy tu gracie, bo słyszałem nieraz Wasze wykonania. To są naprawdę wykonania bardzo profesjonalne. To jest wysoka jakość. I cieszę się, że w moim okręgu senatorskim, zawsze jak jadę do Warszawy, to się chwalę różnymi rzeczami i zawsze mówię, gminie Dąbrowa Zielona, taka malutka gmina, taka kruszynka zielona, tam, gdzie cudownie gdzie jest taka orkiestra Dęta. Gratuluję Wam wszystkiego najlepszego. Ja wręczę Wam kwiaty. To na ręce pani Justyny pozwolę sobie kwiaty wręczyć. I też przygotowałem, drodzy Państwo, takie senackie tablo. Senatorowie mają przywilej, drodzy Państwo, honorowania na takich jubileuszach takim tablem z symbolem, z orłem senackim i taki tablo, taki orzeł senacki też Wam przekażę, żeby w siedzibie orkiestry w Ośrodku Kultury, bo tam pewnie ćwiczycie się, domyślam, żeby na takim godnym miejscu to było, pamiątka po dzisiejszym dniu i pamiątka po tym, że 30 lat to zadatek na przyszłość, drodzy Państwo. Wszystkiego dobrego, gratuluję i proszę o brawa dla nich wszystkich. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona liczy obecnie 40 członków. Najmłodszy z nich ma 11 lat, a najstarsi członkowie, ale młodzi duchem, pamiętają początki funkcjonowania zespołu. Opiekunem orkiestry jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej, pani Lila Deska, a kapelmistrzem, jak już wspominałam, od 2015 roku jest pan Dariusz Pikor. Przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, proszę Państwa, są też mażoretki Wiwat, które dzisiaj też wystąpią. Instruktorem mażoretek jest pani Karolina Pyżyna. Orkiestra ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej. Przez 30 lat swojej działalności nieustannie prowadzona jest tutaj szkółka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych. W GOK-u swoje próby ma również mała orkiestra złożona z początkujących instrumentalistów. Mieli już Państwo okazję zobaczyć właśnie tą małą orkiestrę. Od 4 lat działalność orkiestry wspiera również stowarzyszenie założone przez członków orkiestry oraz rodziców. Orkiestra nieustannie jest doposażana w sprzęt muzyczny oraz instrumenty dzięki środkom z budżetu gminy Dąbrowa Zielona oraz funduszom zewnętrznym, między innymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Młodzieżowa Orkiestra Dęta kilkakrotnie brała
wojewódzkim przeglądzie szkolnych zespołów artystycznych, zajmując czołowe miejsca. Jest też laureatem Nagrody Starosty Częstochowskiego w dziedzinie kultury i sztuki za dynamiczny rozwój młodego środowiska muzycznego oraz doniosły dorobek artystyczny w dziedzinie muzyki poważnej i rozrywkowej. Orkiestra koncertuje podczas wielu uroczystości powiatowych, gminnych, kościelnych, jak również koncertów patriotycznych. Każdego roku w styczniu orkiestra organizuje galowe koncerty noworoczne dla mieszkańców naszej gminy. Orkiestra brała udział w wojewódzkich i regionalnych festiwalach orkiestr Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Znaczącym sukcesem orkiestry jest koncert w Teatrze Królewskim w Warszawie. To był listopad 2018 roku. Koncert ten odbył się na zaproszenie Narodowego Instytutu Wolności oraz takim drugim ważnym koncertem to był koncert estradowy Kolej na Lubin, w którym to orkiestra zagrała pod batutą Mariusza Dziubka wraz z Dziubek Band. I już teraz zacznie się koncert nasz. Pierwszy z utworów to Marsz z humorem, następne dwa utwory to Stowarzyszenie Majoretek Wiwat, będzie to Polski Rock and Roll oraz Jump, Jive and Wail. Następnie coś optymistycznego i Simply the Best, tutaj solistka Julia Drożdżyńska. Zapraszam bardzo serdecznie.